Wszyscy słyszeliśmy krzyki kobiet w horrorach, ale wiemy podświadomie, że nikt tak naprawdę nie krzyczy. Dlaczego? Po prostu dlatego, że aktorka nie potrafi wydobyć z siebie dźwięków, które przekonują nas, że dzieje się coś nikczemnego i ohydnego. Jeśli kiedykolwiek usłyszałeś tę taśmę, to nie ma takiej możliwości, żebyś nie zaczął płakać i drżeć. Wątpię, żebyście byli w stanie wysłuchać więcej niż pełne 60 sekund. To właśnie powiedział Roy Norris o taśmie nagranej podczas torturowania Shirley Lynette Ledford, jednej z ofiar tej całej masakry. Taśma, która jest określona bardzo złą sławą, jest używana nawet do tej pory do znieczulania agentów FBI wobec przemocy. Sam główny śledczy Paul Bynum popełnił samobójstwo 5 lat po zakończeniu się sprawy ze względu na właśnie to, co się w tym wszystkim działo. Prokurator Stephen Kay oznajmił, że sprawa zabójców z narzędziami była nawet gorsza od Mensona, ponieważ ta tyczyła się dzieci, nastolatek, bardzo młodych kobiet, dziewczyn. Była ta sprawa tak szokująca, że podczas puszczania taśmy z tych całych tortur dwóch adwokatów nie wytrzymało. Jeden z nich uciekł do swojego biura. A drugi kazał wyłączyć taśmę. Osoby, widownia wybiegała z sali z niesamowicie przerażonym wyrazem twarzy, niektórzy nawet wymiotowali, i do tej pory jest to jedna z najbrutalniejszych i najbardziej mrożących krew w żyłach spraw Stanów Zjednoczonych, a może nawet i najbrutalniejsza. Większość rzeczy, które wiemy na temat tej sprawy są za sprawą zeznań Roya Norisa. Dlaczego, to dowiecie się trochę później, ale na początku chcę zająć się osobą, która jest w tym duecie mm, tą wydaje się, jeżeli można tak w ogóle powiedzieć, bardziej przerażającą jednostką. Lawrence Zygmunt Taker, bo tak się nazywał jeden z zabójców z narzędziami, urodził się w Pittsburghu w stanie Pensylwania 27 września 1940 roku. Miał on dosyć nieprzyjemne dzieciństwo, no bo został porzucony jako niemowlę w sierocińcu przez swoich rodziców, ponieważ był on no, niechcianym dzieckiem. Dosyć szybko został adoptowany przez panią i pana Pittakerów, jego przybrany ojciec pracował w fabrykach produkujących samoloty, dlatego też Lorenz bardzo często musiał się przeprowadzać w swoim dzieciństwie. Lorenz wykonywał też test Nike'u i był to dosyć duży wynik, gdyż było to 138 punktów. Lorenz pierwszy raz został aresztowany w wieku 12 lat więc w bardzo młodym wieku za okradanie sklepu. Przez kolejne 4 lata nazbierało mu się znacznie więcej przestępstw. Generalnie głównym przestępstwem. Hmm, Bittakera to okradanie. Bittaker rzucił high school, czyli takie amerykańskie liceum w wieku 17 lat, ponieważ twierdził, że szkoła jest dla niego męcząca. Wydaje mi się, że dla niewielu osób w takim młodym wieku szkoła jest e, fajnym miejscem i jest czymś bardzo przyjemnym. Większość młodych osób patrzy tak na szkołę, że jest to dla nich męczące miejsce, ale mimo wszystko, pomimo takiego wysokiego, wysokiego ilorazu inteligencji, no, twierdził, że jest mu to zbędne. Rok po tym, jak rzucił szkołę, to został osadzony w ośrodku California Youth Authority. Jest to taki, powiedzmy, że poprawczak. I został on tam osadzony za kradzież auta. Oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia, gdzie dokonał stłuczki tym autem, oraz unikanie aresztowania. W tym poprawczaku był on do 19 roku życia. I niestety nie wiemy na ten temat wiele więcej, wiemy tylko, że tam był. Gdy wyszedł, dowiedział się, że jego przybrani rodzice wydziedziczyli go, w tym czasie, kiedy tam siedział, i przenieśli się do innego stanu. Gdy się o tym dowiedział, to nigdy więcej już ich nie zobaczył. Dwa miesiące po tym, jak wyszedł z Poprawczaka, to został skazany na 18 miesięcy w federalnym Poprawczaku w Oklahomie za kradzież auta w innym stanie USA. W tym samym roku został on przeniesiony do Centrum Medycznego w Springfield w stanie Missouri za dobre sprawowanie. Został on wypuszczony w kolejnym roku, gdy miał 20 lat, przez doktorów, gdyż stwierdzili oni, że nie ma już z nim większych problemów. I to jest generalnie Motyw przewodni tej całej sprawy, czyli niekompetencje władz, które stwierdzają, że z BitTakerem jest wszystko w jak najlepszym porządku, a za każdym razem jak wychodzi na wolność, to dokonuje coraz to gorszych i poważniejszych przestępstw. Dlatego też doszło do tej całej tragedii. W grudniu m, tego samego roku, kiedy został wypuszczony, a został on aresztowany w Los Angeles za rabunek, w maju 1961 roku został on skazany na wyrok od 1 roku do 15 lat w więzieniu stanowym. Jest to dosyć duży rozstrzał, ponieważ może siedzieć zarówno rok, jak i lat 15, ale koniec końców siedział tam 3 lata. Podczas jego odsiadki zdiagnozowano u niego osobowość psychotyczną oraz to, że jest niesamowitym manipulatorem. Zdiagnozowano również ogromną nienawiść do ludzi. Którą w sobie wskrywa. Stwierdzili psychologowie również, że jest to osoba, która posiada słabą kontrolę nad swoimi zachowaniami i jest człowiekiem bardzo impulsywnym, który działa pod wpływem emocji. Został on z odsiadki zwolniony warunkowo. Siedział tam trzy lata, i dwa miesiące później. Jak został zwolniony, to został aresztowany za naruszenie warunków zwolnienia warunkowego oraz podejrzenie rabunku. Podczas pobytu w więzieniu poddano go ponownie ocenie psychiatrycznej i ponownie uznano go za osobę z pogranicza psychozy. Chwalił się również, że kradzież samochodów sprawiła mu, że poczuł się ważny. Stwierdził również, że czuł się jakby był niezrozumiany, maltretowany. I fałszywie oskarżany przez całe życie. Wtedy też zaczęto podawać mu leki. Z tego samego roku został on wypuszczony z więzienia ponownie. Rok później nastąpiło kolejne naruszenie zwolnienia warunkowego. Został on skazany za kradzież i ucieczkę z miejsca wypadku. Otrzymał on kolejny wyrok, tym razem już trochę większy, bo było to 5 lat więzienia. Pomimo tego, że dostał on wyrok na 5 lat więzienia, to siedział tylko 3. Któż by się spodziewał? Po tych trzech latach Odkąd wyszedł? Ponownie został aresztowany, tym razem za coś jeszcze poważniejszego. I była to sytuacja, gdy na parkingu supermarketu zaatakował on nożem pracownika, pomijając ledwo co jego serce. Bit taker włożył stek do spodni, a pracownik wyszedł za nim na zewnątrz i próbował go zatrzymać, ponieważ on ukradł towar. Mężczyzna przeżył, a Bittaker taker został skazany za usiłowanie zabójstwa. Został on przesłuchany przez psychologa sądowego doktora Ronalda Markmana, i miało zostać sprawdzone, czy Bittaker był niepoczytalny podczas próby zabójstwa. I doktor Markman potwierdził, że Bittaker był socjopatą i ujawniono, że Bittaker udawał wszystkie wcześniejsze zachowania psychotyczne. Właśnie wtedy, kiedy został aresztowany został osadzony w więzieniu w California Men's Colony w San Luis Obispo. I właśnie tam poznał swojego partnera w, w tej całej makabrze, a dokładniej Roya Norisa. Bitaker i Norris początkowo zawarli taką luźną znajomość w 1977 roku. Rok po tym jak Norris przybył do San Luis Obispo. Początkowe wrażenie Beattakera na temat Norisa po jego przybyciu do California Colony było takie, że był on bystrym osobnikiem, który w dużej mierze zadawał się z zatwierdziałymi przestępcami z gangów motocyklowych oprócz handlu narkotykami i para stopniowo zaczęła się bliżej poznawać i zaczęła rozmawiać po przyjacielsku, kiedy Norris też zaczął uczyć Beat takera jak konstruować biżuterię. aż ja miało na ten temat jakąś wiedzę. Według Norrisa, BitTaker Taker co najmniej dwukrotnie uratował go przed atakiem spółwięźniów. Do 1978 roku para stała się bliskimi znajomymi i odkryli, że interesują się przemocą seksualną i mizoginią, a niemalże na podobnym poziomie. Norris wtedy też wyjawił BitTakerowi, Takerowi, że Największą stymulacją jest dla niego widok przerażonych młodych kobiet, dodając, że jest to główny powód, dla którego był notowany za przestępstwa seksualne. Bit taker o którym nie wiadomo, czy popełnił jakiekolwiek przestępstwa seksualne przed poznaniem Norisa, sam wyjawił Norisowi, że jeśli kiedykolwiek zgwałci kobietę, to zabije ją, aby nie pozostawić świadka zbrodni. Bit taker do tej pory miał do czynienia głównie ze przestępstwami, które opierały się na kradzieży, a Norris był tym członkiem duetu, który siedział za przestępstwa seksualne. Więc można powiedzieć, że do życia Pittakera ten cały element brutalności seksualnej wprowadził właśnie Norris. Gdy byli sami, to para regularnie omawiała plany napadania i mordowania nastoletnich dziewcząt po wyjściu na wolność. Ta ich wspólna fantazja. Przerodziła się w misterny plan zamordowania jednej dziewczyny z każdego nastoletniego rocznika od lat 13 do 19. W niektórych źródłach jest podany wiek 18 lat, a w niektórych źródłach jest podany wiek 19 lat, więc przyjąłem po prostu jedną wersję za fakt. Para przyrzekła sobie, że po wyjściu na wolność ponownie się poznają i dokonają swoich nikczemnych planów. Bittaker został podany kolejnej ocenie psychiatrycznej, która odrzuciła wniosek o tym, iż posiada on psychozę borderline, stwierdzając, że jest on klasycznym socjopatą. Inny psychiatra natomiast określił Bittakera jako wyrafinowanego psychopatę. Pomimo ostrzeżeń psychiatrów, Bittaker i tak został zwolniony. Bittaker został zwolniony z California Men's Colony 15 października 1978 roku, Wrócił on do Los Angeles i znalazł pracę jako wykwalifikowany mechanik. Praca ta przynosiła Bittakerowi dochód w wysokości około 1000 dolarów tygodniowo i pomimo tego, że uważał się za samotnika, to zaprzyjaźnił się z kilkoma osobami z sąsiedztwa, zyskując reputację hojnego i pomocnego człowieka, który od czasu do czasu przekazywał pieniądze Armii Zbawienia. Armia Zbawienia to taka międzynarodowa organizacja dobroczynna, oraz międzynarodowe wyznanie protestanckie. Trzeba przyznać, że zarobki rzędu 1000 dolarów tygodniowo to zarobki całkiem wysokie, mimo wszystko. Tak mi się wydaje przynajmniej na tamte czasy. Wiadomo jest, że przy jednej okazji kupił on dosyć duże ilości fast foodów i wina, które następnie rozdał bezdomnym w centrum Los Angeles. Nie wiem, nie wiadomo czemu tak zrobił, a może po to, żeby. Zbudować sobie jakąś reputację? Albo podbudować swoje ego? Powód jest niestety nieznany. Beat Taker był szczególnie popularny wśród miejscowych nastolatków, a później przyznał, że głównym powodem, dla którego zawsze miał piwo i marihuanę w swoim motelu w Burbank, było to, że jego rezydencja pozostawała popularnym miejscem spotkań towarzyskich dla nastolatków. I kiedy tak żył jako ten mechanik, a Starając się być dobrodusznym obywatelem, wysłał list do Roya Norrisa. I myślę, że to jest moment, kiedy powinniśmy się zatrzymać nad samym Royem Norrisem i powiedzieć na jego temat coś więcej. No bo wiemy już wiele na temat beat Takera, ale o Norrisie dalej nie wiemy wiele. I myślę, że jest to równie ciekawa, o ile nawet ciekawsza postać. Norris został poczęty poza związkiem małżeńskim. Jego rodzice pobrali się, aby uniknąć społecznego piętna związanego z nieślubnymi narodzinami w tamtych czasach. I trzeba pamiętać o tym, że w tamtych czasach społeczność bardzo patrzyła na to, czy dziecko jest z małżeństwa, czy też nie. Myślę, że w niektórych miejscach dalej jest to mocno przestrzegane i ludzie. Przejmują się takimi rzeczami i patrzą na to, zwłaszcza w, mi się wydaje, że na wsiach jest taka tendencja. Przez całe dzieciństwo Roy Norris i okres dorastania sporadycznie mieszkał on z rodzicami, ale wielokrotnie był on oddawany pod opiekę rodzin zastępczych w całym stanie Colorado. Wspomnienia Norrisa z dzieciństwa były przeplatane wspomnieniami o niesłusznych oskarżeniach, gdy mieszkał z biologicznymi rodzicami. Oraz o byciu zaniedbywanym przez wiele rodzin zastępczych, u których mieszkał. Często odmawiano mu wystarczającej ilości jedzenia i ubrań. Twierdził on również, że był wykorzystywany seksualnie, gdy znajdował się pod opieką latynoskiej rodziny, a później stwierdził, że uprzecenia, jakie żywił wobec Latynosów, wzięły się właśnie z zaniedbania i wykorzystywania, jakiego doświadczył w dzieciństwie pod opieką. Tej rodziny. Mieszkając ze swoimi biologicznymi rodzicami w wieku 16 lat, Norris odwiedził dom krewnej, która miała 20 kilka lat i zaczął rozmawiać z nią w sposób seksualnie sugestywny. Ta jego krewna zderowała się, co jest dosyć chyba normalne, i kazała mu opuścić dom. Poinformowała o tym całym zdarzeniu ojca Norisa, który Dosyć mocno się wkurzył i zagroził mu, że go pobije. Norris wtedy dostał takiego załamania nerwowego i ukradł samochód swojego ojca. Pojechał on wtedy do gór skalistych i próbował popełnić samobójstwo poprzez wstrzyknięcie sobie powietrza przez wstrzykawkę do tętnicy w ramieniu. Niestety nie udało mu się. Ciekawe, gdyby mu się udało, czy... Do tego wszystkiego by mimo wszystko nie doszło, ale został on później zatrzymany jako uciekinier i wrócił do życia z rodzicami. Został on zatrzymany przez, przez policję. Po powrocie do domu rodzice Norisa poinformowali go, że on i jego młodsza siostra byli niechcianymi dziećmi i że zamierzali się rozwieść, gdy oboje osiągnęli wiek dojrzewania. Więc ożenili się tylko na czas tego, żeby. Ludzie ich nie piętnowali za posiadanie dzieci spoza małżeństwa, a kiedy dzieci dorosły, to się chcieli rozwieść. W wieku 17 lat Norris, tak samo jak i Beat Taker zresztą, porzucił szkołę i wstąpił on do marynarki wojennej. Przez większość służby stacjonował on w San Diego, ale cztery miesiące służył on w Wietnamie. Ale z tego co wiemy, to nie brał on udziału w żadnych walkach i. Po jednym wyjeździe został zwolniony. Po powrocie do San Diego, Norris został aresztowany w listopadzie 1969 roku za próbę gwałtu. Trzy miesiące później, po wyjściu za kaucją przed procesem, został on ponownie aresztowany. Ponieważ próbował on zaatakować kobietę w jej domu, policja przybyła na miejsce zanim zdążył ją skrzywdzić, i właśnie w tym momencie Roy Norris został zwolniony z marynarki wojennej. Z powodu problemów psychologicznych, które zostały u niego stwierdzone. W maju 1970 roku, jeszcze po zwolnieniu za kaucją, zaatakował on studentkę na kampusie San Diego State University. Skoczył on na kobietę od tyłu, uderzył ją w głowę kamieniem, a następnie kilkakrotnie uderzył jej głową o beton. Kobieta na szczęście przeżyła, więc Norris został tylko i wyłącznie oskarżony o napaść. Z użyciem śmiercionośnej broni. Jak widać to wszystko może być śmiercionośną bronią, nawet i zwykły kamień. Został po tym wszystkim on wysłany do Atascadero State Hospital jako przestępca seksualny i spędził on tam 5 lat. Po zwolnieniu go uznano, że nie stanowi on dalszego zagrożenia dla innych. Trzy miesiące po zwolnieniu Roy Norris zaatakował i zgwałcił 27-letnią kobietę tuż by się spodziewał. Skazany za gwałt z użyciem przemocy został wysłany do California Men's Colony w San Luis Obispo. I tak jak już pewnie zauważyliście, jest to to samo więzienie, gdzie był Taker i tam właśnie się z nim zaprzyjaźnił. Norris twierdzi, że Taker dwukrotnie uratował mu życie w więzieniu, tak samo jak mówiłem wam wcześniej i ze względu na kodeks więzienny stali oni przyjaciółmi. Norris został zwolniony 15 stycznia 1979 roku i zamieszkał on z matką w Los Angeles. I tam też, jak się uważa, rozpoczął kazirodczy związek ze własną matką. Bittaker skontaktował się z Norrisem i kontynuowali oni swoją więzienną przyjaźń na wolności. Najbardziej dramatycznej części tego wszystkiego, ponieważ dochodzimy do momentu, kiedy. Bittaker i Norris zaczynają realizować swój obrzydliwy i przerażający plan. Bittaker i Norris obmyślili plan gwałcenia i zabijania miejscowych dziewcząt. Bittaker kupił furgonetkę towarową marki GMC z 1977 roku, którą nawet nazywali, ponieważ furgonetka miała nazwę morderca Mac. Była to furgonetka, która miała dużo przestrzeni z tyłu. Była ona koloru srebrnego posiadała dwa siedzenia, nie miała ona bocznych okien z tyłu oraz posiadała takie duże przesuwne drzwi od strony pasażera. Od lutego do czerwca 1979 roku testowali oni swój plan, żeby zrealizować go w jak najlepszy sposób. Jeździli oni wzdłuż Pacific Coast Highway i zatrzymywali się na plażach, rozmawiając z dziewczynami i robiąc im zdjęcia. Kiedy para ich została aresztowana, policja znalazła blisko 500 zdjęć wśród rzeczy należących do Pittakera. 24 czerwca 1979 roku zabili oni swoją pierwszą ofiarę. I tą ofiarą była 16-letnia Cindy Schaefer. Cindy Schaefer to blondynka, była blondynka, a Beat Taker, z tego co wiemy, ponoć preferował blondynki. Zabrali oni ją w pobliżu Redondo Beach. Norris zmusił ją do wejścia do furgonetki i zakleił jej usta taśmą i związał ręce i nogi. Beat-Taker zawiózł furgonetkę na drogę pożarową w San Gabriel Mountains, poza zasięgiem wzroku autostrady. Wcześniej byli oni jeszcze tutaj w tym miejscu, przy tej drodze pożarowej, i wymienili kłódki, aby mieć tutaj dobry dostęp w tej bramce na tę drogę pożarową. Samochód stał wtedy obok żółtej skrzynki z hydrantem. Był skierowany w stronę drogi, żeby móc w razie czego od razu odjechać. I jak tam stali, to z posiadaniem Cindy Schaefer na tyłach auta zastanawiali się, kto pierwszy ją zgwałci. Cindy była przerażona i pytała się, czy ją zabiją, ale mimo wszystko, pomimo tego przerażenia, to nie za bardzo protestowała. Na pytanie na temat tego, czy ją zabiją, Norris zapewniał ją o tym, że wszystko będzie dobrze. Po wszystkim dadzą jej marihuany i nie masz niczym martwić. Norris, znając to wszystko, ponieważ przypominam, że to wszystko, co wiemy, jest ze względu na, na to, że Norris zeznawał przeciwko swojemu koledze, a do tego nawiążę później. A, I Norris znając, powiedział, że powiedział Cindy, że przeprasza za to, co jej zrobił i że jej zapłacał za to wszystko. I powiedział nawet, że zapisze jej swój adres, imię i nazwisko na kartce w razie czego jakby chciała, aby kiedyś jej zapłacił. Ależ z niego dobroduszny człowiek. Po dokonaniu gwałtów, bardzo brutalnych gwałtów swoją drogą, a, które na samym początku jeszcze nie były tak brutalne ale z biegiem czasu i im było więcej ofiar stawały się one jeszcze bardziej makabryczne um, zaczęli się oni kłócić o to czy, um, czy, czy mają ją zabić Beat Taker bardzo nalegał na to żeby ją zabić i mimo wszystko no ją namówił Cindy Schaefer prosiła tylko o jedną rzecz jeżeli mają ją zabić to niech chociaż pozwolą jej się pomodlić ona dosyć często o tym wspominała, bo zależało jej na modlitwie. Była osobą bardzo wierzącą i religijną. Ale niestety zabójcy z narzędziami jej na to no, nie pozwolili. Bityker, trzymając papierosa w ustach, podniósł ją od ziemi, a Norris zaczął ją dusić. Ale nie mógł tego do końca zrobić, ponieważ patrząc na jej konwulsje oraz jak sam to określił, przez jej wzrok. Po 45 sekundach duszenia poszedł on naprzeciw auta i zwymiotował, po czym wyjmował swoją sztuczną szczękę z wymiocin. Obaj mężczyźni zgwałcili dziewczynę, a następnie Beat Taker owinął wokół szyi wieszak na ubrania z wyprostowanego drutu. Zacisnął on drut szczypcami, dusząc ją na śmierć. Zawinęli oni jej ciało w plastikową zasłonę prysznicową, i porzucili je w pobliskim kanionie. Beat Taker zapewnił go, że zwierzęta na pewno ją zjedzą, więc nie zostaną żadne dowody, do ani ślady. A swoją drogą warto wspomnieć o tym, że Beat Taker ze względu na to, jak często używał szczypiec został nawet okraszony taką, takim pseudonimem Pliers, czyli, czyli właśnie szczypce. Kolejną ofiarą była 18-letnia Andrea Hall, która jechała autostopem. Zabili ją 8 lipca. Norris wspominał o niej na sam koniec składania zeznań, ponieważ tłumaczył to tym, że na początku w ogóle o niej zapomniał, twierdząc, że ona go tak za bardzo nie kręciła i nawet to nie pamięta jej dobrze imienia. Kiedy dokonywali tego porwania, to schował się z tyłu wana. A Beat-Taker namówił ją do wejścia do, tego, do środka tego wana. Potem jak ona do niego wsiadła, to Beat-Taker zaproponował jej drinka z chłodziarki z tyłu. I to był generalnie ich taki znak, kiedy wspominają o wzięciu drinku, drinka z chłodziarki z tyłu wana, że porywają dziewczynę i żeby się przygotować. To był ich taki sygnał. I kiedy podeszła ona do chłodziarki, to Norris na nią skoczył. Związał jej ręce i nogi i zakleił jej usta. No i oczywiście tak jak w przypadku Cindy Schaefer, zabrali ją na tę samą drogę pożarową i zgwałcili ją kilka razy. Te akcje trwały dosyć długo, bo do późnej nocy, więc Norris zaczął się skarżyć Beat że przez to, że tak długo one trwają, to nie może on się wysypiać i jest zmęczony przez to w pracy. Taker tak średnio się tym przejął i powiedział, że on musi zrobić to, co musi zrobić i go nie obchodzi nic. Tak. Taker wyciągnął ją z furgonetki, poprosił Norisa o to, żeby e, go zostawił razem z nią na pewien czas. Norris skoczył po alkohol w tym czasie, dokładnie chyba po piwo, z tego co wiem. I kiedy wrócił, to hall już nie było, zniknęła. A Taker siedział i przeglądał jej. Polaradziwe zdjęcia, które zrobił. Na jednym ze zdjęć wyglądała ona na niesamowicie przerażoną, jak to Norris opisał. I Bittaker powiedział mu wtedy, że na tym zdjęciu powiedział jej, że ją zabije i rzucił jej wyzwanie, aby podała mu tyle do powodów, ile zdoła wymyślić, dlaczego powinna żyć. Andrea powiedziała, że nie może wymyślić takiego powodu. I wtedy Bittaker wziął szpikulec do lodu i wbił go do mózgu przez jedno ucho. Potem odwrócił jej ciało na bok, wbił szpikulec w drugie ucho i zaczął tupać na tym szpikulcu, dopóki nie złamała się rączka. Uchwyt i ją udusił. Jej ciało wyrzucił nad urwiskiem. 3 września podczas jazdy samochodem w pobliżu Hermosa Beach para Beat Taker i Norris zauważyła dwie dziewczyny na ławce przystanku autobusowego i zaproponowała im podwiezienie. Była to Jackie Gilliam lat 15, i Leah Lamp lat 13. I dziewczyny niestety przyjęły ich ofertę. Wewnątrz Żywana obie dziewczyny zostały poczęstowane marihuaną przez Norisa, którą przyjęły. Dlatego właśnie warto uczyć swoje dzieci, żeby nie wsiadały do przypadkowych aut, zwłaszcza w tak młodym wieku. Może nie chcę tutaj nikogo oskarżać, ale wydaje mi się, że pozwolenie tak młodym dziewczynom na podróżowanie w taki sposób jest bardzo niebezpieczne. I tak jak widać, w tym przypadku skończyło się to naprawdę tragicznie. Dziewczyny stały się bardzo podejrzliwe, gdy Bittaker zaparkował swojego Wana w pobliżu podmiejskiego kortu tenisowego. I kiedy dziewczynki zaczęły protestować, to zarówno Beat-Taker, jak i Norris próbowali rozwiać ich obawy wymówkami, które no, nie za bardzo dały radę zwieść dziewczynki. I wtedy Lia Lamp. Która miała lat 13, próbowała otworzyć przesuwane drzwi, po czym Norris uderzył ją w tył głowy torbą wypełnioną ołowianymi ciężarkami. Lia w tym momencie straciła przytomność, stała ogłuszona. Wtedy zaczęło się panika i Norris za pomocą beattakera obezwładnił drugą nastolatkę, Jackie, no i związali je. Bit tanker następnie zawiózł je na drogę pożarową. Było w tamtym, tamtego dnia bardzo gorąco. Mieli klimatyzację w aucie, ale niestety no, nie za wiele to dawało. No, właśnie, niestety, nie mam co mówić niestety. No po prostu nie za wiele to dawało i było bardzo gorąco. Znaleźli oni miejsce w cieniu przy takim drzewie, które wyrastało um, przy drodze. Było to dosyć duże drzewo. Więc mogli się tam skryć i było trochę chłodu. I wtedy też zaczęli swoje, no, gwałty, tak. Trzeba tylko dodać, że dokonując tego wszystkiego, odpalali oni głośną muzykę. Może zastanawialiście się, jak to możliwe, że nikt tego nie słyszał, że dziewczyny były w środku. Otóż właśnie odpalali oni bardzo głośną muzykę, przez co jak jechali, to. Wszystko było zagłuszane właśnie przez muzykę. Zależało im głównie na Jackie, na tej 15-latce, ponieważ uważali oni ją za tą młodą i słodką, jak to Norris określił. No i właśnie w tym miejscu, pod tym drzewem, Beat Taker gwałcił Jackie przez 2,5 godziny, a Norris fotografował ich polaroidem. Trzymali oni dziewczyny przy życiu przez dwa dni. Gwałcąc i torturując je przez cały czas za pomocą drucianego wieszaka i szczypiec. Dokonali nawet nagrania audio z tych wydarzeń. Według Norisa powiedział on, że Jackie, że jej nie zabiją, że nawet daje pieniądze po tym wszystkim i zapisze swój numer, tak jak i w tamtym przypadku. Ale no, pomimo tego, że nakłaniał on Bittekera na to, żeby jej nie zabijali, to bit taker się nie zgodził. Norris mówił, że Jackie była bardzo uległa i z samego tego powodu nie powinni jej zabijać, no ale Taker nawet nie chciał tego słuchać. Norris prosił Bittekera według jego zeznań, że jeżeli Jackie faktycznie ma zginąć, to żeby zginęła szybko. Na co Bittaker odpowiedział, po co mają szybko umierać, jeżeli umierają tylko raz. No już tylko możecie zrozumieć, jaki to był człowiek. To był niesamowity sadysta. I człowiek, który nie miał za grosz empatii. Był to skrajny, skrajny psychopata. Przyjaciółka rodziny Jackie oraz Lia w wywiadzie mówiła o tym, iż w nocy po ich porwaniu miała sen, gdzie śnił jej się diabeł. Nigdy wcześniej nie miała takiego snu. No, niewiele to znaczy, prawdopodobnie, ale jest to pewien ciekawy fakt, że sny często mają odzwierciedlenie tego, co dzieje się w rzeczywistości. W końcu Beat-Taker. Dźgnął Jackie w, w ucho szpikulcem do lodów, później dźgnął ją w drugie ucho, i gdy ta nie poddała się tym obrażeniom, to obaj mężczyźni zaczęli ją na zmianę dusić, aż zmarła. Po śmierci Jackie następnie zmusili Lie e, lamp do opuszczenia Wana, i po wyjściu przez przesuwne drzwi, Beat-Taker krzyknął do niej. Chciałaś pozostać dziewicą, teraz możesz umrzeć jako dziewica. Zanim Norris uderzył ją w głowę młotem kawalskim. Młot kawalski to taki duży, duży młot, ciężki, który, którego się używa głównie właśnie w, w przypadku wyrabiania jakichś rzeczy. Tak? Bittaker następnie dusił Lię, aż uwierzył, że zmarła. Po tym wszystkim lamp otworzyła oczy. Norris zaczął ją bić, podczas gdy Bit Taker dalej ją dusił, aż w końcu zmarła. Wyrzucili oni ciała nad urwiskiem, a szpikulec do lodu, podczas kiedy znaleźli te ciała, wciąż tkwił w głowie Jackie. Nagraną taśmę z tych tortur zagrzebał na cmentarzu, jednakże no, nie odzyskano jej i dalej ona gdzieś leży pod ziemią, nie wiadomo w którym miejscu. 30 września porwali kolejną swoją ofiarę, nazywała się Shirley Sanders. Zmusili oni ją do wejścia do furgonetki, obaj ją zgwałcili, no ale udało jej się uciec i udała się na policję. Policja pokazała jej zdjęcia mężczyzn, który, którzy to mogą być. No ona zidentyfikowała ich jako Lorenza i Roya. Ich ostatnia ofiara, i to właśnie ta ofiara przeżyła największe tortury. Jedne z największych tortur, o jakich można pomyśleć. Była to Shirley Led Ledford. Została ona porwana w Halloween, czyli 31 października 1979 roku. Miała ona 16 lat. Była to dziewczyna, która pracowała w McDonaldzie i wieczorem miała udać się na imprezę halloweenową. Miała ona kostium, ale nie chciała jej się przebierać, więc założyła po prostu czarną koszulkę z długimi rękawami. O tamtym wieczorze opowiedziała jej najlepsza przyjaciółka. Mówiła, że pojechały razem na imprezę. Jeździły one autem z dwoma chłopakami. Pojechali oni na stację benzynową. Chłopaki chcieli od dziewczyn pieniądze za to. Shirley no, nie miała przy sobie żadnej gotówki, co rozzłościło chłopaków, dlatego też Shirley opuściła auto. Jest to bardzo nieodpowiedzialne, że zostawili młodą dziewczynę samą, tylko dlatego, że nie chciała im zapłacić. No ale to jeszcze dzieci mają swój temperament i nieczęsto nie zawsze podejmują decyzje takie jakie powinny. I właśnie wtedy podjechali pod nią Beat Taker i Norris. Shirley e, zgodziła się na podwózkę, ponieważ rozpoznała ona Beat Takera. Wiedziała ona, że bywał on często w restauracji, w której Ledford pracowała na pół etatu jako kolnerka. Więc kojarzyła jego twarz. No a wiadomo, że jak kojarzymy jakąś twarz, to mimowolnie zaczynamy tej sobie ufać, no bo wiemy, że to jest ktoś, kogo już widzieliśmy, tak? No ale w tym, w tym wypadku, no, nie pomogło to i nie było to słuszne. Po zaakceptowaniu oferty podwózki do domu i wejścia do furgonetki, Edward została poczęstowana przez Norisa marihuaną, którą e, odrzuciła. Po pewnym czasie Beat Taker złapał ją z siedzenia pasażera i wrzucił ją na tył auta. Musicie zrozumieć, że przestrzeń pomiędzy jednym siedzeniem a drugim była dosyć duża, więc można było to łatwo zrobić. Samochód był naprawdę duży. Czyli nie aż tak duży jak jakiś bus, tak? ale tego typu akcje były spokojnie do wykonania i możecie sobie jakoś to zobrazować w głowie. No i potem, jak wrzucił ją na tył auta, to Norris ją złapał, a sam Beat-Taker rzucił się na nią z nożem, mówiąc Norrisowi, żeby siadł za kierownicą i jechał. Wtedy też właśnie Beat-Taker zaczął ją gwałcić. Właśnie wtedy zaczęło się nagrywanie tej okropnej taśmy. Po skończeniu tego, co zrobił z nią Beat-Taker, zaczął ją gwałcić Norris i był sterowany na Shirley ponieważ podczas gwałtu z Norrisem nie krzyczała ona tak głośno jak w przypadku gwałtu z Beat Taker'em. No i wkurzył się na nią, wziął wtedy młotkowalski i uderzył ją w łokieć, miażdżąc go. Dziewczyna krzyczała z bólu i była gwałcona i torturowana przez cały, przez cały moment jeżdżenia po Los Angeles, zamiast udać się do zwyczajowego miejsca w górach. Więc był to taki gwałt podczas... Jeżdżenia. Zniszczył on jej łokieć, uderzając w niego młotem 25 razy. Co więcej, dokonane zostały również niesamowicie bolesne tortury, jak wyrwanie jelita za pomocą szczypiec, pomijając już sam fakt katowania jej młotem, pięściami, czy przebicie lewej dłoni szpikulcem do lodu. I teraz przechodzimy do momentu najtrudniejszego dla mnie osobiście w tej całej sprawie, czyli e, transkryptu taśmy. Z torturowania jej gwałtu Lunet Ledford. Jest on ogólnie dostępny w internecie. Jest to bardzo niepokojący transkrypt. Sama taśma jest niesamowicie przerażająca. A transkrypt jest bardzo obrzydliwy, drastyczny, obsceniczny. I staram się niektóre elementy tego transkryptu pominąć, żeby też. Nie pozostawić w waszych głowach obrazów, które któregoś już nie pozbędziecie w pamięci. Wiem, że mogą być tutaj osoby, które słuchają dla samej historii i niekoniecznie chcą słuchać tych bardzo, bardzo drastycznych rzeczy. A jest to na tyle powszechnie dostępne, że dla tych bardziej ciekawych bez problemu będą mogli sobie znaleźć cały transkrypt. Ale dla tych, co nie chcą tego słuchać, to na filmie możecie znaleźć czas, gdzie pomożecie pominąć cały transkrypt i przejść do końcowego etapu podcastu. Jednakże dla tych bardziej ciekawskich przeczytam go. Zaczyna się to od tego, że BitTaker Taker uderza Shirley i pyta się, powiedz coś dziewczyno. Ledford mówi, co żebym powiedziała? I BitTaker Taker zaczyna powtarzać, powiedz coś. Czemu mnie, bije? Czemu mnie nie bijesz? Powiedz coś. Powiedz coś dziewczyno. No i Beat Taker uderza właśnie Shirley. Ledford mówi, Ała! I zaczyna krzyczeć bardzo głośno i donośnie. Bittaker zaczyna krzyczeć do niej, że potrafisz krzyczeć głośniej, dlaczego nie krzyczysz, dlaczego nie krzyczysz tak, jakbym chciał. I uderza ją jeszcze mocniej. Latvor zaczyna znowu krzyczeć. I na samym początku jest to, jest to, bicie z takim przyderczym nakłanianiem do krzyku. Shirley mówi, prosi o to, żeby jej nie dotykał. Błagam, nie dotykaj mnie, nie, 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 nie. nie. Chcesz, żebym zrobił to znowu? Mówi Bittaker. Shirley mówi, nie, proszę, nie. W tym momencie Shirley zaczyna niekontrolowanie płakać, błaga beat-takera o to, żeby przestał ją uderzać. I po tym, co beat-taker mówi, można stwierdzić, że Shirley zwija się w taką kulkę i odwraca się od niego, płacząc i szlochając. Beat-taker mówi: Odwróć się, odwróć się, krzyczy do niej. Później. Potem, jak zmusił ją do odwrócenia się, to mówi w obsceniczny sposób o tym, jak e, powinna z, dokonać seksualnego na nim. Nie chcę czytać tego w, w ten sposób, jak to jest napisane, jak to było wypowiedziane, bo jest to naprawdę obrzydliwe. Nakłania on ją na to, żeby, żeby ta biedna dziewczyna dokonywała takich obrzydliwych rzeczy wobec niego. I w tym momencie, kiedy ona go zaspokaja, to słychać, a, jak beat-taker. Zaczynają bić i zaczynają się ponownie bardzo głośne krzyki, ponieważ zaczął ją bić w okolicach piersi. Wtedy też Bittaker Taker odszedł od niej, wyciągnął szczypce z, ze skrzynki z narzędziami i Shirley wtedy wydała kilka wysokotonowych krzyków i płaczu, płaczu w zagoni, kiedy Bittaker zaciska i skręca jej wargi sromowe tymi szczypsami. E, sutki oraz piersi. Beat Taker wtedy wrzuca szczypce do skrzynki i można usłyszeć dźwięki jak e, dziewczyna obija się o ścianę auta. Ledford krzyczy mój Boże, proszę przestań. I zaczyna krzyczeć. Beat Taker się pyta Norisa czy, czy to się wciąż nagrywa? Norris krzyczy tak, nagrywa się. Beat Taker na tę informację mówi do, krzyczy wręcz do Ledford. Krzycz! Krzyczko odku, krzycz. Ledford mówi: nie mogę, nie mam siły. Biteker mówi ponownie, krzycz, krzycz, nikt cię więcej nie skrzywdzi. Kochaj mnie. Odwróć się i mi w dom mów do mnie miło. Krzycz, nie chcesz nic więcej na świecie, niż sprawić, żem doszedł, co nie? Ledford, wciąż płacząc, mówi coś niezrozumiałego, ale na koniec mówi, zgadza się. Bittaker po tym zaczyna wciąż mówić o tym, co ona powinna teraz zrobić w domyśle sek seksualnego, Bijąc ją, nagle pada takie zdanie z, z ust Bittakera. Czy chcesz, żebym włożył ci szczypce do środka twojej... Mm -mm. No co, Ledford reaguje jakby nie wierzyła w to, co on do niej powiedział. Co? Chcesz, żebym doszedł? Chcesz, żebym doszedł? Pyta się Bittaker... Ledford mówi, tak, tak, Ledford krzyczy, BitTaker Taker bierze szczypce do środka jej waginy, przekręca te szczypce, zaciskając je i rozrywa ją od środka. Wtedy jak BitTaker Taker upewnił się, że ciąż jest to nagrywane, to słychać bardzo ostry krzyk, który jest zmieszany z uderzaniem w ściany przez dziewczynę. BitTaker Taker włożył szczypce do środka Shirley. Od tyłu przez odbyt, rozrywając go i wyciągając, wyciągając jelita. Ledford niesamowicie zaczęła krzyczeć, krzycząc nie, 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 uderzając kończynami o, o ściany, ściany auta. W tym momencie Norris zamienił się miejscami z beat-takerem, a ze względu na to, jak mocno zostały zniszczone jej narządy wewnętrzne, to nie chciał jej gwałcić, dlatego też zmusił ją do do tego, żeby po prostu zajęła się nim mm, ręką. Tak jak Beat Taker zaczął do niej krzyczeć, żeby zaczęła ona krzyczeć. Zacznij krzyczeć. Krzycz, krzycz, krzycz. Ledford mówi, zacznę krzyczeć, jeśli przestaniesz mnie bić. No, ale to oczywiście nic nie dało. Wtedy też właśnie Norris wyjął młot i zaczął, zaczął masakrować jej łokcie. Można usłyszeć niesamowite krzyki, które roznoszą się w całym aucie. Nie można słyszeć, jak... Uderzam młotem 25 razy, a dziewczyna z każdym uderzeniem krzyczy, krzyczy, zagoni. I właśnie wtedy taśma się kończy. Zaraz przed momentem, kiedy Norris dusi Shirley i na samym końcu jej krótkiego życia powiedziała tylko: zrób to, zabij mnie, proszę. To jest najbardziej przeżający moment, kiedy, kiedy ofiara już śmierć traktuje jako wybawienie z danej sytuacji. To jest moment, kiedy. Kiedy ofiara jest ewidentnie złamana i no, nie ma co się dziwić, dokonane zostały na niej straszne rzeczy. Ale to jest właśnie bardziej przerażające w tej sprawie od innych spraw, że śmierć była brutalna, ale to, co się działo przed śmiercią, przechodziło jakiekolwiek jakiekolwiek granice czegokolwiek. No i właśnie po tych dwugodzinnych godzinnych torturach Pit Taker wymagał od Norisa, aby ją zabił, ponieważ. Beat Taker tłumaczył to tym, że on zabił wszystkie inne, a Norris nie zabił praktycznie żadnej. Więc yy, zrobił to. Roy wziął mm, wieszak, zacisnął go na szyi Shirley. A sam prokurator Steven Kay oznajmił, że wieszak był tak mocno zaciśnięty, że szczelina w wieszaku była wielkości monety. Po wszystkim Beat Taker stwierdził, że fajnym pomysłem będzie podrzucenie ciała na czyjeś podwórko. Aby zobaczyć, jak zareagują media. I teraz, przechodzimy do momentu, I teraz przechodzimy do momentu, jak zostali złapani, ponieważ Shirley Ledford była drugą 16 szesnastolatką, a w planach Takera i Norisa było e, porywanie dziewczyn z każdego nastoletniego wieku. Tak jak wam mówiłem, od lat 13 do 19. Jednak sami łowcy myśleli, że mają więcej czasu niż, niż, niż zgadywali, że mają, no bo myśleli, że mają jeszcze wiele, wiele czasu przed sobą na, na, na dokonywanie tych przerażających zbrodni, no ale oczywiście się mylili. Roy Norris był dużym problemem, ponieważ. Pomimo tego, że ta cała mordercza gra miała wiele niedoskonałości i wrzucili nawet ciało do miejsca publicznie widzialnego, tak, to powiedział on o tym swojemu koledze w 1999 roku. Podobało mu się tak bardzo to wszystko, że nie mógł trzymać języka ze zębami, musiał się z kimś tym podzielić. I powiedział on to Jimiemu Daltonowi, to był jego stary kolega z więzienia i podkreślał on, podkreślając swoją rolę przestępczego mistrza. No i Dalton myślał, że to wszystko to takie czegadanie, dopóki nie znaleziono ciała Shirley. Zadzwonił on wtedy do swojego prawnika i obaj zgłosili się na policję w Los Angeles i najlepsi policjanci w Los Angeles wysłuchali historii Daltona, a następnie przekazali oni go detektywom z Hermosa Beach, gdzie Wyrzucono zwłoki Ledford. Detektyw z Hermosa Beach, Paul Bynum, kierował śledztwem w sprawie Ledford. Nie miał on żadnych dowodów kryminalistycznych na poparcie oskarżenia w sprawie zabójstwa Ledford, ale wzmianka Daltona o srebrnym wanie odezwała się w pamięci Bynuma. Wysłał on oficera do Oregonu, aby przesłuchał Shirley Sanders, która została zaatakowana miesiąc wcześniej. Zaproponowano Sanders zdjęcia do obejrzenia, i przeglądając je, wybrała ona Beat-Takera i Norisa jako mężczyzn, którzy ją porwali i zgwałcili. Tak jak wam wcześniej mówiłem, Bajnum zwrócił się do zastępcy prokuratora okręgowego Steve'a Kea, który ścigał Norisa za poprzedni zarzut gwałtu w Redondo Beach. Kej przestrzegał przed cierpliwością, nawet jeśli szybkie aresztowanie powstrzymałoby morderczy Potrzebowali oni czasu, aby zbudować silną sprawę. Policja założyła obserwację pary, i po raz kolejny Norris był słabym ogniwem, ponieważ widziano go jak spożytawą marihuanę na ulicy. Policja wykonała swój ruch dwa dni przed świętem dzieckczynienia 1979 roku. Aresztowali wtedy Norisa za naruszenie warunków zwolnienia warunkowego, za marihuanę, podczas gdy Beat Taker został uwięziony pod zarzutem porwania i zgwałcenia Shirley Sanders. Norris wtedy zrzekł się prawa do adwokata i przez pewien czas spierał się z przysłuchującymi. W pewnym momencie jednak złamał się i przedstawiając się jako niechętny wspólnik morderstw zaplanowanych i dokonanych przez Bittekera na podstawie zeznań Norisa obaj mężczyźni zostali oskarżeni o pięć zarzutów morderstwa pierwszego stopnia plus dodatkowe zarzuty porwania, rabunku, gwałtu, dewiacyjnej napaści seksualnej i przestępczej konspiracji. Każdy z oskarżonych próbował zrzucić winę na drugiego z najbardziej okrutne czyny Norris twierdził, że przez większość czasu był pod wpływem narkotyków i nie był on w stanie oprzeć się Beat Taker'owi. Ale nagrania z przesłuchań opowiadały inną historię, ujawniając Norrisa jako pełnoprawnego uczestnika. Norris zdał sobie sprawę, że będzie musiał zdobyć więcej, aby uniknąć kary śmierci. W lutym 1980 roku Norris poprowadził detektywa Bynuma. Steve'a Kea i członków Sierra Madre Search na End Rescue Team na wycieczkę po miejscach morderstw w San Gabriel. Znaleźli oni Lee Lamp i Jackie Killiam ze szpikucem do lodu w uchu. Ale nie znaleźli śladu Cindy Schaefer ani Andrei Hall. Przepadły one na zawsze, ale Norris na szczęście dostarczył wystarczająco dużo dowodów, aby zawrzeć ugodę i, i, i udowodnić, że to właśnie oni dokonali tych morderstw. No, niechętnie, co prawda, ale zgodził się Steven Kay na odstąpienie od kary śmierci i przyznał dożywotni wyrok z możliwością zwolnienia warunkowego w zamian za zeznania Norisa przeciwko Bittakerowi. Zanim oskarżony zostanie formalnie skazany, to Kalifornia wymaga raportu i rekomendacji skazania od oficera do spraw zwolnień warunkowych. Więzienny inkwizytor Norisa zauważył swobodny, nieprzejmujący się sposób roya. Który bez żalu opowiadał o pięciu morderstwach. W opinii oficera, Norris wydaje się kompulsywny w swojej potrzebie i pragnieniu zadawania bólu i tortur kobietom. Sam oskarżony przyznał, że w popełnieniu gwałtu na kobiecie nie jest ważny seks, ale dominacja nad nią. Zważywszy na całkowity brak skruchy oskarżonego z powodu trudnej sytuacji pokrzywdzonych, można realnie uznać go za. Skrajnego socjopata, którego zdeprawowany, groteskowy wzorzec zachowania jest nie do zresocjalizowania. Rozmiar i ogrom ohydnego koszmarnego zachowania przestępczego oskarżonego jest nie do pojęcia dla tego kuratora. Rozprawa Takera i Norisa to była pierwsza rozprawa, która została, która umożliwiła Uczestnictwo kamer telewizyjnych na sali rozpraw, i podczas rozprawy została właśnie puszczona ta taśma, którą, którą, której transkrypt Wam czytałem, która została nagrana podczas gwałtu i tortur Shirley Net Ledford. Sama taśma trwała 11 minut, i podczas puszczania jej Niektórzy uciekali ze, ze sali, nie mogąc wytrzymać słuchania tego krzyku i tego, co się tam działo, ponieważ no, pobudza to naprawdę niepokojące i przerażające obrazy w głowie. Sam prokurator zapytał się beat takera, co sprawiło, że dziewczyna tak krzyczała na, na tej taśmie. Na co, na co Beat-Taker odpowiedział, że był to tylko taki pillow talk. No i wtedy to już nie za wiele wątpliwości pozostawiło to sformułowanie. Pillow to takie określenie na czułą rozmowę po dokonaniu stosunków przez dwie osoby, leżąc właśnie głowami na poduszce i mówiąc do siebie czule, tak. Więc właśnie tak określił tę przerażającą taśmę Beat Taker, że jest to pillow Norris na rozprawie powiedział, że Bittaker zagrzebał taśmę i prawdopodobnie chodziło o tę taśmę Jackie. No i właśnie wtedy prokurator poprosił o podanie miejsca zagrzebania tych taśm. Ale właśnie wtedy Bittaker powołał się na piątą poprawkę. Piąta poprawka w Stanach to, to jest to prawo, które nadaje możliwości odmówienia zeznań na rozprawie o sobie, które mogą jej zaszkodzić. A dokładniej e, i cytując niemalże słowo w słowo jest to nikt nie może być zmuszony do zeznawania w sprawie karnej na swoją niekorzyść. Więc e, Bit powołując się na piątą poprawkę no, troszkę zdenerwował sędziego, bo wtedy sędzia powiedział, że jeżeli Bittaker powołuje się na piątą poprawkę, no to sędzia może anulować wszystkie jego dotychczasowe zeznania. No i Bittaker słysząc to popatrzył na mapę i stwierdził, mmm, nie pamiętam gdzie są taśmy. No i właśnie wtedy to już dało znak, że Bittaker bez wątpliwości jest winny i stara się za wszelką cenę ukrywać, byleby uzyskać mniejszy wyrok. Sam prokurator Steve K. Wychodząc z sali rozpraw, zaczął ronić, ronić łzy, gdyż świadomość umierania tak młodych dziewczyn była dla niego nie do ogarnięcia. A pomimo dewastujących dowodów ukazanych na sali rozpraw obrońca Takera mimo wszystko próbował przelać winę głównie na Norisa, co jest dosyć ciekawe, no bo walczył do samego końca. Zauważyłem w internecie. Jakieś negatywne opinie odnośnie adwokata i obrońcy Norisa, ale musimy pamiętać, że adwokat ma pracę do wykonania, jakkolwiek moralne by to nie było, czy niemoralne musi on tego dokonać. I cóż no, myślę, że nie możemy nic zarzucić obrońcy Bittakera oprócz tego, że wykonał, starał się wykonać swoją robotę najlepiej jak potrafił. No i na sam koniec Norris został skazany na 45 lat do dożywocia z minimum 30 latami do odbycia przed zwolnieniem warunkowym posiadał on możliwość zwolnienia w 2010 roku, jednak no, nie został zwolniony i siedział tam do samego końca i umarł w więzieniu. Podczas yy, tego gdy Bittaker odsiadywał swój wyrok w celi śmierci, to pozywał często władze więzienne San Quentin za wiele rzeczy przez ponad dekadę. Między innymi pozywał on władzę więzienną za Udostępnianie mu wyrobów tytoniowych, a późniejsze zakazanie substancji. I była to forma tortur psychicznych. E, nie dostarczyli mu oni magazynu Hustler, e, nie umożliwili mu bezpośredniej rozmowy z Rayem Norrisem oraz serwowali połamane ciasteczka oraz e, rozmoknięte kanapki. Pozywał mu właśnie władze więzienne za takie powody. Miał też tupet ten człowiek, naprawdę. A Taker umarł w wieku 79 lat w 2019 roku w więzieniu, oczekując na karę śmierci. A Norris umarł w wieku 72 lat w 2020 roku w więzieniu z przyczyn naturalnych. I to tylko pokazuje, jak bardzo zepsuty jest system Kalifornii, ponieważ kara śmierci była przekładana przez chyba. 30 lat, jak nie więcej, dopóki nie umarł z przyczyn naturalnych. I tak naprawdę to wyrok Bittakera i Norisa niczym się nie różnił, pomimo tego, że na papierze Bittaker był w celi śmierci, a Norris był w innej celi. Ale tak czy owak, obo, obaj zginęli z przyczyn naturalnych w więzieniu. Niestety tak to wygląda. Obecnie nie wygląda to o wiele lepiej. Eee, wiele osadzonych w celi śmierci. Czeka bardzo, bardzo długi czas na, na, na egzekucję. Koniec końców umierają z przyczyn naturalnych, i do tej pory się to nie zmieniło. W samej Kalifornii jest chyba osadzonych 800 osób w celi śmierci, z tego co czytałem ostatnio, więc naprawdę nic się, nic się w tym kierunku nie zmieniło. Po tej całej sprawie prokurator Steven Kay, o którym często wspominałem, posiadał koszmary przez dwa lata. W których słyszał krzyk, krzyk dziewczynek oraz biegł do nich, nie mogąc ich uratować i budził się zalany potem. Więc u niego to też pozostawiło wiele skaz psychicznych, z którymi starał się poradzić. A, a pięć lat po zakończeniu się tej całej sprawy Paul Bynum, człowiek, który bardzo szanował kobiety i który był głównym śledczym w tej sprawie, napisał w liście o tym, że boi się o to, że. Norris i Bittaker Taker w końcu wyjdą z więzienia, a jego śmierć może ocalić jego, jego córce oraz żonie. Więc uważał on, że swoim samobójstwem może on ocalić życie, życie jego rodziny. I dlatego też właśnie, właśnie popełnił on samobójstwo. Co jest, jest bardzo, bardzo niesamowicie smutne i przerażające, że ta sprawa wpłynęła na życia tak wielu osób. Naprawdę, bardzo wiele niewinnych osób zostało zniszczone im życia przez takie dwie bestie. Bo nie mogę ich nazwać ludźmi. Dla mnie, dla mnie takie osoby nie posiadają już człowieczeństwa w sobie, i są to po prostu zwykłe bestie. Dziękuję Wam bardzo za, za wysłuchanie całości mojego podcastu. Mam, mam nadzieję, że podcast wam się, wam się podobał. Zachęcam do komentowania moich podcastów. Jeżeli macie jakieś propozycje na temat różnych spraw, które chcielibyście usłyszeć w moim wykonaniu, czy są to sprawy z zagranicy, czy z Polski. Czy, czy jakiekolwiek, to prosiłbym Was o, o, o jakieś informacje, e, czy to w komentarzu, czy to mm, na maila, jak Wam jest wygodniej tak naprawdę. Jest to też dla mnie nowa forma, nigdy tego nie robiłem. Kryminalistyka zawsze była w pewien sposób moją pasją i od wielu lat jestem słuchaczem podcastów innych twórców, ale wreszcie sam zdecydowałem się na to, że chcę się za to zabrać. I, i, I będę się starał robić to, to jak najlepiej. E, zależy mi na tym, żeby, żeby był tutaj duży, duży research i żeby wszystko było zgodne, zgodne z prawdą. Dlatego mam nadzieję, że, że będzie Wam się to podobać co robię i będziecie też w jakiś sposób uczestniczyć w mojej przygodzie tutaj. I e, jeżeli macie jakieś pomysły albo uwagi, to bardzo chętnie e, poczytam, co macie mi do, do powiedzenia. Tymczasem dziękuję bardzo i dbajcie o siebie.